Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysto52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać z kolejnymi osobami. Wydaje mi się, że tutaj już mamy pogadane. Oczywiście są to osoby z portu. Jesteśmy w porcie, konkretniej na mapie jesteśmy. To jest mapa portu akurat. Nie chciałam mapy portu, tylko typową mapę Asun. Jesteśmy tutaj na samym w sobie południu. I co my tutaj mamy? Tu jest Igor. Hej! Co tu robisz, staruszku? Jestem Igor, kapitan Igor, a przynajmniej kiedyś nim byłem. Wiele lat temu dowodziłem najwspanialszym okrętem floty królewskiej, który był uważany za niezatapialny. Opowiedz mi o tym więcej. Kadłub łodzi był wykonany z litej dębiny, a przynajmniej taki miał być. Podczas niebezpiecznej burzy uderzyliśmy w wysepkę. Ledwie udało mi się utrzymać skały, więc odratował mnie jakiś rybak. Nikt z mojej załogi nie przeżył, prądy morskie były dla nich bezlitosne. Od tamtej pory mieszkam tu, przysiągłem morzu, że od tamtej pory będę miał na nie oko i ostrzegał wszystkie statki o jego przebiegłości. Nie wstąpię już na żaden statek, nawet gdyby zależało od tego moje życie. Powiedz mi jeszcze jakąś historię swojego życia. W porządku, Borama. Wiesz, czym jest Borama? Nie. Doprawdy to miasto na drugim końcu królestwa. Przez długi czas było uważane za stolicę korsarzy i przestępców, którzy żyli tam w najlepsze, bo Borama była poza zasięgiem królewskich wojsk. Patrolowanie tego miasta nie było zbyt trudne, bo dostęp do portu był jedynie przez rzekę, którą my, gdy jeszcze byłem oficerem, kontrolowaliśmy przez 2 dni. Po jakimś czasie motłoch stracił cierpliwość i próbował się stamtąd wydostać. Kilku statkom udało się uciec, bo akurat wiatr im sprzyjał. W każdym razie dokonaliśmy niemożliwego. Pomimo tego, że statek Klausa Wysokiego był pierwszym, który opuścił port, udało nam się przedostać tam kilku naszych ludzi. Oblali jego ster ołowiem, co uniemożliwiło dalszą nawigację. 2 dni później złapaliśmy resztę jego szajki, co zakończyło działania jednego z największych piratów. Okej. Widzę, że nam się aż zrobił wieczór, taki już solidniejszy. O, tam mamy jakieś pomosty, te sprawy. Myślę, że najodpowiedniej byłoby tutaj się przespać gdzieś w jakiejś chacie. Bo jest tutaj... Jak coś z pracą? O, to jest ten posłaniec, wiem który nawet. Teraz dopiero załapałam. Tutaj chyba na górze będziemy w stanie się przekimać. A ty kim ty jesteś? Hej, ty. Jak leci? Wszystko w porządku, nie ma zbyt wiele roboty poza notowaniem łowów rybaków. Aha, no rozmawiałam z nim faktycznie. Zdążyłam o tym zapomnieć. Do ranka się prześpijmy. Mamy zadanie, żeby znaleźć lekarstwo na kaszel, także trzeba będzie się pospieszyć z tym questem na pewno. Ale my idziemy jeszcze pozwiedzać w porcie i pogadać z innymi osobami, bo to na pewno nie są wszyscy. Simon, z tobą już chyba wszystko gra? Tak, uśmiechnięta twarz jest tutaj rzadkością. Jestem Simon Rybak. Czemu tutaj się ludzie są tacy markotni? Przez nieustanny brak statków w porcie. Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłej różnorodności, ale bez statków nie ma życia w mieście. Wszyscy ci marynarze, którzy się tu kręcą, tylko jeszcze bardziej pogarszają nastroje. Okej, z Simonem. Skoro już tu jesteś, mógłbyś coś dla mnie zrobić? O co chodzi? Kiedy zdobędę nowy statek, będę również potrzebował większej sieci. Do tej pory zajmował się tym krawiec z miasta, niejaki Tons. Udaj się do niego i zamów dla mnie nową sieć. Okej, jeśli go znajdę, to przekażę mu zamówienie. Wielkie dzięki, tylko nie spiesz się zbytnio, bo minie sporo czasu, zanim mój statek będzie gotowy. Mam dla ciebie kilka roperii za fatygę. Tons jest oczywiście w klasztorze, a nie w mieście, bo zmienił swoje miejsce przechowywania, chciałam powiedzieć, przebywania. Okej, z Nazo nie możemy rozmawiać. Ciekawe, byłam pewna, że będziemy mogli. Okej, tutaj jest chyba coś w rodzaju stoczni. Tu są jakieś itemy nawet. I tu są 2 osoby. Hej, ty. Patrz pod nogi, bo inaczej dostaniesz młotkiem. Będę uważał. Dobrze, czego tak w ogóle szukasz?
tylko się rozglądam. Jasne, a jeśli znajdziesz coś ciekawego, to po prostu to ze sobą weźmiesz. Nie głupi pomysł. W porządku, w takim razie wracam do pracy. Mogę ci w czymś pomóc? Chcesz przejąć moje obowiązki? Czemu nie, ale nie oczekuj, że ci za to zapłacę. Jak ci się nudzi, to przynieś mi słonej wody, byle nie tej z kanałów. Nabierz jej z morza na końcu molo. A po co ci ta woda? Słona woda jest najlepsza, pomaga w gojeniu się ran. Nawet ziemniaki ugotowane w słonej wodzie smakują lepiej. A co z nagrodą? Mówiłem ci, że nic nie dostaniesz, przynajmniej dowiesz się, czym jest praca, to ci powinno wystarczyć. A teraz zabieraj swoje 4 litery i daj mi, albo daj mi spokój. Dobra, no nie ma sprawy. Dobrze, tylko niech ci to nie zajmie zbyt dużo czasu, bo... bez sensu, masz butelkę. Jak idzie praca? Szłaby lepiej, gdybyś nie została, gdybyś mnie w spokoju zostawił, samotnik. Nie, po prostu nie chcę ci teraz gadać. A co się stało? Jak tylko skończymy z tym statkiem, Hamian wyrzuci mnie na zbity pysk. To się stało. Jeśli nie dostaniemy wkrótce nowego zamówienia, skończę ci nędzni marynarze. Może mogę ci jakoś pomóc? Jedyna rzecz, która podniosła mnie na duchu, to ogromny kufel piwa. Nie mogę oderwać się od pracy i tego po prostu tak wyżłopać. Nie ja, rozumiesz? Rozumiem. Okej. Okay. No to w takim razie musimy się udać po wodę. Tutaj jakaś kuźnia jest. Hej ty, co się stało? Nie szukasz może nowej łodzi? Budujemy najlepsze łodzi w całym Asun i to za przystępną cenę. Nie, po co mi ona? Wybacz, gdzie moje maniery, jestem Hamian, mistrz szkutnictwa i właściciel tego skromnego warsztatu. Zwykle nie lubię się narzucać, ale teraz naprawdę krucho ze zleceniami. To nie budujecie już łodzi? Ta łódź to zamówienie od naszego dobrego rybaka Simona. Gdyby nie on, musiałbym już zwolnić ludzi. Dzięki niemu możemy związać koniec z końcem. Wybacz, po co ja ci to w ogóle mówię? A jakie statki tu budujecie? Z reguły małe lub średnie, przeważnie są to łódki dla rybaków. Zajmujemy się też naprawą statków handlowych. Swego czasu powierzono w nasze ręce... W tym fachu doświadczenie... Jezu, nie zdążyłam przeczytać. Dlaczego nie macie żadnych zleceń? Nikt nie ośmieli się wypłynąć w morze, odkąd rozeszły się plotki o piratach. A, że nie przepływają żadne statki, wszyscy zdają się w to wierzyć. Powiedz mi więcej. Z reguły mieliśmy tutaj sporo alwańskich statków kupieckich albo zamożnych handlarzy. Towarzyszyły im również królewskie okręty wojenne. Ale od 6 miesięcy w naszym porcie nie zacumował ani jeden statek. Nikt nie wie, czym jest to spowodowane. Musi być jakieś wyjaśnienie. No, podejrzewam, że te sztormy są jakimś wyjaśnieniem. W końcu my też się rozbiliśmy, prawda? Okej, widzę, że ten port wcale nie jest jakiś ogromny. Tutaj coś jest w ogóle? Tu sobie ktoś mieszka, wychodzi na to. Okej, okay, a tu jest jakaś krata? Ciekawe miejsce. Jest też jakiś kuferek. Myślę, że możemy zaryzykować jego otwarcie. No moi drodzy, no dzisiaj zbierzemy trochę questów jeszcze z portu. Prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Okej, okay, sześć w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... To już było w lewo, 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 prawo. Serio? Okej, zapomniałam, jak się zbiera... Altem się zbierało, całość. Trochę ten kufer był trudny. Było 6 razy w prawo, 6 razy w lewo i raz w prawo. A tutaj, co my tutaj mamy? Są regały na książki. Kroniki Asun 1. Okej, okay, będzie trochę expa. Kroniki Asun 2. Zawsze szanuję, jak wiecie, twórcy robią jakąś nową wyspę i dzięki temu można lepiej poznać historię. Tutaj jakiś składzik, widzę, taki malutki był. Skórzany mieszek to od razu byśmy otworzyli, myślę, no nie?
Dobra, no to co? Lecimy w takim razie na dół. Czy coś więcej w tym porcie? No wydaje mi się, że nie za bardzo. Mieliśmy nabrać wody. Trochę nie wiem. Okej, chyba się udało. Tak, udało się, bo przez chwilę się bałam, że się zbagowaliśmy. Chyba się udało nabrać wody. Zobaczymy. Tam coś jest. Bym tam chętnie zeszła. No i tam ewidentnie widać, że jest jakaś wyspa. Chyba chodzi o tą wyspę Korsarzy, podejrzewam. Zobaczmy, co my tu mamy. Roperi i rybę. Dobra. Tędy powinniśmy móc wrócić chyba na spokojnie. Super. Dobra, to idziemy w takim razie to odnieść i spróbujemy się zająć zadaniami w porcie, bo na razie nie widzę, żeby było ich więcej. Hej, ty! To nie ty chciałeś wodę, tylko ty. Mam tę wodę. Trochę to trwało, dawaj, trzymaj. Dzięki, ja teraz wynocha. No oczywiście, ale expik wpadł. Jezus Maria, myślałam, że spadnę do tej wody. Dobra, to obleźliśmy cały port. Na to wychodzi. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Kaszel, to chyba pójdziemy do Vanadiuma, podejrzewam. Zaginiona księga pomiędzy miastem a portem. No dobra. Pieprz. To magazyn. No to skoro w porcie, no to chodźmy zobaczyć, co i jak. Siema, zarządca magazynu. Wszystko w porządku? Zachowaj czujność. Podejrzewam, że muszę ten pieprz wykraść, nie? Albo jest tam na górze. Albo będzie w tym kuferku. Trzeba tutaj przyjść chyba w nocy. Chociaż z drugiej strony oni są debilni, można by powiedzieć. I myślę, że za dnia jesteśmy w stanie okraść magazyn. Jest wytrych. Prawo, 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 prawo. Raz, dwa, trzy, cztery w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć w prawo. Okej. Nie wiem, ile mam tych wytrychów, bo tak sobie je w sumie łamię. Ja widzę, że tutaj w tym magazynie to za dużo nie ma. No chyba, że tutaj mamy jakąś plagę nawet szczurów. Jest, ziarenka mamy. Pokusiłabym się o zabicie tego szczura. Dobra, to mamy w takim razie ziarenka. Kto chciał te ziarna? Któryś kupiec chciał te ziarna, nie? Nie wiem, czy nie ty. Mam ze sobą pieprz. Na pewno wziąłeś ze sobą ten, o którym mówiłem. Tak, ale nie było to zbyt łatwe. Świetnie, no to twoje roperi. A z racji, iż cena już zdążyła wzrosnąć, to rzucę ci 10 roperi tego serca. Okej, okay, nice. Czyli krótkie zadanko. Jeszcze sobie przelecimy te zadania. Rybacka przysługa. No to musimy iść do klasztoru. Księga trzeba poszukać. W sumie się dobrze składa, bo będziemy zmierzać w stronę miasta z powrotem. Wiecie co, ja nie jestem przekonana, czy byśmy z wszystkimi rozmawiali tutaj, bo w sumie to możliwe, że nie.
Witaj, kim jesteś? Jestem Jaromin, inspektor ekonomiczny księcia. Czym dokładnie się zajmujesz? Upewniam się, że trakty kupieckie są otwarte, a prośby importu i eksportu trafiają do odpowiedniej osoby. W obu przypadkach jest to Hansa, który zajmuje się kontaktem z całą statku. Ja za to odpowiadam za to, żeby te transakcje przebiegły pomyślnie i były odpowiednio opodatkowane. Jestem też osobą, w której zaczyna się wydanie każdego certyfikatu. W takim razie nie masz aktualnie zbyt wiele do roboty. A sam wiesz, statki przypływają i odpływają, ale ropery są wieczne. Masz rację, ostatnio było niesamowicie mało statków, co z pewnością zaszkodziło tutejszym handlarzom. Jednakże takie momenty pozwalają nam ujrzeć, iż Asun jest naprawdę samowystarczalne. Mamy tu najpotrzebniejsze rzeczy, a nawet złoto i żelazo. Ziemia jest urodzajna, a zwierzyny w lasach co nie miara. Jedyne, czego tak naprawdę nam brakuje, to egzotyczne towary z sąsiednich królestw. Tutaj jakiś gościu se śpi. Kim jesteś? Jestem Geof, dowódca oddziału wojska w porcie. Co powinienem wiedzieć o porcie? Nowe co? Port jest wbrew pozorom najbardziej ruchliwym miejscem w całym Asun. Możesz tu spotkać przeróżnych ludzi, a także usłyszeć o ich przeżyciach. Jak już pewnie zdążyłeś usłyszeć, to na ten moment nie przypływają do nas żadne statki, jest to spowodowane sytuacją na morzu. Co rekruci robią w porcie? Nasze zadanie jest jasne. Egzekujemy prawa królestwa i miasta, sprawdzamy statki pod kątem kontraband i wykonujemy rozkazy Hansa. To chyba macie pełne ręce roboty. Jak to wszystko jedynie nadzoruje? Mój adiutant Obajda pilnuje, żeby wszystko szło sprawnie. To wiarygodny człowiek. Okej. No dobrze. Wchodzisz właśnie do domu handlowego. Nie powinienem tego robić? Każdy jest mile widziany w domu handlowym, ale prawo do zostania na dłużej mają tylko kupcy. W razie pytań zgłoś się do mnie. Jestem Olof, przedstawiciel kupców w tym porcie. Gdzie mogę tu przenocować? Zazwyczaj nasze pokoje zarezerwowane są wyłącznie dla kupców, ale ponieważ w tej chwili nie ma dużego ruchu, mogę zaoferować Ci prosty pokój na strychu. Jednakże jeśli zajdzie taka potrzeba, to będziesz musiał się stamtąd wynieść. Jak słońce, jest to jasne. Czemu służy tutejszy dom handlowy? Mamy kupców, którzy robią swoje interesy w porcie. Pomagamy im w zawieraniu umów i reprezentujemy interesy wszystkich przedsiębiorców. Czy tam nie powinno się zajmować biuro handlowe? Właściwie powinno, ale odkąd podlega królowi, sami musimy dbać o własne interesy. Koniec końców sprzedajemy tu też towary z wolnego obozu. Stąd pomysł na dom handlowy. Okej. Okej, możemy zejść na dół. Sejwa tylko zrobię, bo nie chcę zostać przyłapana na czymś, na czym nie powinnam. No ale fajnie, fajnie. Pozbieramy sobie stąd rzeczy. Okej, tutaj możemy chyba spać na górze faktycznie. Ej, no ale na strychu są dwa łóżka, z czego jedno jest podwójne. To ja myślę, że nasz bohater by wygrał sobie żyćko na spokojnie. W takiej sytuacji. Okej, a ty? A, to jest ten. Okej, on ma też dla nas zadanie, ale na razie nie chce mi się tego robić. Za bardzo. Tutaj se skręty leżą. Tak po tym porcie się sporo rzeczy wala, no nie? Nie uważacie, że to takie trochę dziwne? Tam jakiś pierścionek jest w środku. Nie, bo to tutaj, u Jaromina. Niedobrze. Okej, udało mi się wyjść na szczęście. To jest zwykły rekrut. Okej, czyli w sumie obeszliśmy cały port. Ten marynarz się przesunął jeszcze bardziej na środek drogi. To co? To chyba pójdziemy szukać księgi. Pomiędzy miastem a portem. No podejrzewam, że chłop... Chciałam powiedzieć, nie wchodził do jakichś krzaków, ale chyba jednak wchodził. To było najprostsze zadanie ever.
Teraz tylko trzeba znaleźć Obajdę. Niestety nie wiem, gdzie on może być. Wiecie, bo się nie orientuję w tych ich ścieżkach patrolowych. On był wcześniej gdzieś tutaj, ale teraz tutaj jest tylko Nazo. Niedobrze. O, tu jesteś. Trzymaj, oto twoja książka. Dziękuję, Danos z pewnością ci to wynagrodzi. Wolałbym nagrodę od ciebie. Weź ten zwój jako znak mojej wdzięczności. Z jego pomocą Adanos rozświetli twoją drogę. Czym się tu zajmujesz? Patrzę w morze. Jeśli jakiś statek zbliży się niebezpiecznie blisko portu, będę zmuszony wyegzekwować nowe rozkazy. W końcu armata nie stoi dla dekoracji. Okej. Okay. Dobra. No to chyba. Myślę, że wracamy. Myślę, że wracamy do miasta. Skoczymy do Vanadiuma po ten jakiś syrop na kaszel. Niestety leje deszcz. I myślę, że zajrzymy sobie jeszcze właśnie do klasztoru. Ale to zaczniemy od tego, że najpierw, wiecie, wrócimy do miasta. Tam ogarnę ten syrop, potem pójdziemy z Markusem do klasztoru. No i w sumie wychodzi na to, że dzisiaj będziemy mogli dołączyć... zrobić awans, w sensie. Bo zastanawiałam się jeszcze, czy iść do kopalni złota, ale chyba bym wolała iść tam w drugim rozdziale, wiecie? Czy ja dobrze skręciłam, czy właśnie idę do kopalni złota? Nie, na szczęście nie. Na szczęście idziemy dobrze. Tutaj też w ogóle w okolicy przydałoby się wejść do lasu i wyekspić co nieco. Bo jest tego trochę. Ale z drugiej strony... W sumie wszystko się, myślę, uda. Na spokojnie. Możemy sobie dołączyć w sumie do wolnego obozu. Bo jeszcze mamy i tak tego kłościka do zrobienia. A spróbujmy iść do Neodyma może najpierw. Może on by mi zrobił prędzej. Masz może syrop lub coś mocniejszego na kaszel? Oczywiście, że mam coś takiego w swoim asortymencie. Za 50 roperi sprzedam ci przepis, bo aktualnie nie mam żadnego na stanie. Okej, okay, to daj. Trzymaj, jest zapisany w książce, dziękuję. Syrop na kaszel. Okej, okay. Miód, roślina lecznicza, woda. Zobaczmy. Syrop na kaszel. Nice. W porządku. No to tak, to jeszcze sobie weźmiemy Markusa, udamy się na szybko do portu. Będzie chyba dobrze. Myślę, że się uda dzisiaj zrobić awans, a jak nie dzisiaj, to w następnym. Magdalen widzę, że dalej sobie chodzi do swojego kochanka, czyli jest 15 mniej więcej godzina. Fajnie, że zrobiliśmy ten syrop od ręki, nie? Widzę też, że się przejaśnia. Troszeczkę. Widzę, że Markusa na razie nie ma. Dzięki za szczotę. Chyba, że Markus jest w klasztorze, ale... Nie kojarzy mi się, żeby był. Ale nie wiem. Nie, no jest tutaj. Po prostu czasami trzeba się przespać, bo oni gdzieś znikają. Możesz mnie zabrać do klasztoru. I idziemy do Tonsa. On gdzieś tutaj miał swoją pracownię. O, tutaj jesteś.
Przychodzę w imieniu rybaka Simona. Od Simona powiedz mi co u niego. Lepiej niż kiedykolwiek, buduje nowy statek. Potrzebuję do niego nowej dużej sieci, dlatego prosić o jej wykonanie. Powiedz mu, że dostanie swoją sieć. W ramach zapłaty ma przekazać darowiznę dla klasztoru. Mam tutaj bardzo dużo rzeczy na szycie, więc zrobię to dobroczynnie. Okej, i co, i tyle? Powinien jednak złożyć na ten cel darowiznę. Hej. Że ja? Zaraz. Aha, czyli musimy mu to po prostu przekazać. Dobra. Mam nadzieję. A mój ziomo gdzie jest znowuż? Powinien być tu i go nie ma. Standardowo, oczywiście. To idziemy znowu w Kimę. Tym razem może do rana pójdziemy spać. O Jezu. Jabłuszka sobie wzięłam. Jesteś tutaj? No i nie ma go. Niedobrze. Chyba, że no patrzę w złe pomieszczenie, no ale to by nie miało żadnego sensu. On zawsze był tam. No, ale nagle go nie ma. Niedobrze. Ja pierdzielę, teraz się nałażę za gościem. Tu są zwykli mnisi. Trzeba się kimnąć znowu. Jeżeli chcemy wrócić stąd, do miasta. Ja bym bardzo chciała. Ajajaj, dobra. Spróbujmy jeszcze raz do rana. Jak to nie poskutkuje... O, jesteś. Dobra, to wracamy. Mamy sprawę sieci załatwioną. Teraz niestety, ale musimy wrócić z powrotem. W ogóle, to ja mam chyba teleportację na farmę Karla, tak? To sobie później myślę, że ją wypróbujemy. Chyba, że pójdziemy wtedy z Ardamem. To też nie będzie głupi pomysł. A tymczasem lecimy do portu. Niestety nie ma możliwości szybciej się tam dostać. Przynajmniej ja takowej nie znam. Także musimy sobie radzić w ten sposób. Ale będą dwa zadanka zrobione. Ojejku, dobra. Fajnie, powiem wam, cieszę się. Bo myślę, że całkiem dobrze nam to poszło. Moglibyśmy iść, kurde, jeszcze do kopalni złota, wydaje mi się. Nie byłby to taki durny pomysł. Tędy chyba, nie? Nie tędy. To tam dalej jest rozwidlonko. O, tutaj. O Jezu. Dobra, już się nam skończyły szybciutkie budki. Ale to nie problem. Tu też w sumie w okolicy portu jest bardzo dużo miejsc, które można by zwiedzić. A powiem wam, że moglibyśmy zajrzeć do kopalni złota. Zanim jeszcze dołączymy.
Hej ty, zaczekaj. Tak, coś przeskrybałem? Nie, dostałem właśnie zgłoszenie o problemach w obozie myśliwych i szukam pomocnej dłoni, która do mnie ich sprowadzi. Co dokładnie jest na rzeczy? Nie raczyłeś o tym wspomnieć. Cóż, w tym właśnie twój problem. Nasz posłaniec Ajduf został otruty i zraniony w ramię podczas swojej podróży. Ostatkiem sił udało mu się dostać do bramy portu. Niestety nie udało nam się wytropić napastnika. Leży teraz nieprzytomny. Jedyne, co możemy od niego usłyszeć, to stłumione pomrukiwanie. Chyba wiem, co się święci. Mam znaleźć napastnika i się go pozbyć? Nie do końca. Na ten moment najważniejsze jest to, abyś zdobył z obozu informacje na temat dostawy do portu. A ty po prostu pozwolisz umrzeć temu posłańcowi? Co z ciebie za rekrut? Starczy, jak śmiesz się tak do mnie odzywać? Wszystkie moje działania są starannie przemyślane. Jeśli po prostu pójdziemy wzdłuż rzeki, nigdy nie trafimy na ślady zabójcy. Jeśli pójdziesz do Garfsa, to dowiesz się od niego o dokładnej trasie posłańca. Dzięki temu twoje szanse na znalezienie napastnika wzrosną, który jest niezbędny do zdefiniowania trucizny. Musisz się z tym pospieszyć. Może i nie jestem alchemikiem, ale patrząc na jego stan, daję mu maksymalnie 2 dni, jeśli nie mniej. No to w porządku. Od czego mam zacząć? Świetnie. Tak jak już mówiłem, musisz udać się do obozu Garfsa i zabrać od niego raport. Powiedz mu, że potrzebuje miesięcznej rozpiski i wieści o Adiusie. Jeszcze jedno. Adius zapomniał zabrać paczkę dla łowców. Mógłbyś ją tam zanieść, tak przy okazji. Dostaniesz ją od Hansa. On jest odpowiedzialny za przygotowanie jej. No to zarąbiście. Jakby tego było, kurde, mało, nie? Dobra, idziemy najpierw oddać sieć. Dostaniesz swoją sieć. Tons powiedział mi, że jako zapłatę masz złożyć datek na rzecz klasztoru. Datek na rzecz klasztoru, wszystko z nim w porządku. Niech będzie, zapłacę datek. Dobra, nice. 2 zadanka mamy. Ja miałam iść do tego domu handlowego, a przylazła mnie tutaj, gdzie trzeba w ogóle. Geof powiedział, że mam od ciebie odebrać paczkę dla myśliwych. Racja, ale musisz poczekać, za godzinę skończę ją pakować. Za godzinę. Mam dla ciebie syrop. Znakomicie, trzymaj te ropery w ramach zapłaty. Dzięki. No, pijże to szybciej. Ojejku, koniec. Dobra, gościu skończy pakować paczkę za godzinę. Za bardzo nie mam się jak przespać, chyba że do 12. Czy na ławce można poczekać? Nie można, niestety. O matko bosko, dobra, no musimy chyba się przespać do 12. Nie, no stary. Nie chciałam. Alarm. Niedobrze. Chciałam się tylko kimnąć w łóżku. Bijecie mnie, czy coś? Mam nadzieję, że nie. Ojeju. Na szczęście już się ogarnęli chyba. O, nie, on nie skończył na pewno. Dobra, no musimy się przespać, zaryzykować spanie. Spróbujemy to ogarnąć do południa. I teraz możemy ruszać chyba już. Skończyłeś? Oczywiście, niestety jest większa niż się spodziewałem, bo myśliwi lubią swoje wypić. Świetnie, w takim razie ruszam w drogę. Obóz Garfsa, no to ciekawe, gdzie jest obóz. Ja się domyślam, gdzie, ale w sumie to... To nie wiem. O matko, mapa. Może mapa mi coś powie. Tam jest jakiś domek na mapie. Na południe.
Znaczy się na zachód od portu. Więc może wystarczy iść tędy. Tylko najpierw się trzeba uporać z... Kurde, niedobrze, bo to jest dorosła jaszczurka. Zobaczymy, czy sobie tak z nią poradzę, czy mnie zagryzie jednak. Mało kryta mamy. Kurde, jeszcze jak mi się postać zacina. Z taką jaszczurką jest trochę problem. Bo weź tutaj teraz żyj jakoś, nie? Dobra, spróbujemy się przemknąć. No ja pierdzikam, nie. To nie jest takie proste. Dobra, zjadaj te śledzie. Jeszcze się ciemnica zrobiła, oczywiście. Trzeba wykończyć te jaszczurki, bo mi będą bardzo przeszkadzać. Tylko ja bym. A to jest młoda jaszczurka. Młoda to na luzie. Z dorosłą są problemy. Najlepiej zrobić dwa ciosy i odskok do tyłu. Ten drugi zdarza się, że nie trafia. Dobra, jest w miarę. Tylko się trzeba skupić właśnie na biciu, bo jak się nie skupimy, to będzie. Nic z tego nie będzie. Dobra. Powiem tak, nic nie widzę. Tu jest mieszek, także go otworzymy. Okej. Są jakieś. Tam jest topielec, tu są wilki. Jest też jakiś szary wilk, to jest ewidentnie coś mocniejszego. Akurat wilki to nie jest problem. Nawet ten szary jest taki w miarę. Chociaż wydaje mi się, że chyba więcej gryzie. Ktoś tutaj na kogoś poluje. Podejrzewam, że jednak trafiłam i myśliwi są gdzieś niedaleko. Bo tak to w sumie trochę wygląda. Jestem ciekawa, czy będą mogli mnie nauczyć czegoś nowego. Pewnie, pewnie tak. O, chyba tutaj jest obóz, podejrzewam. No, chyba żeśmy trafili. Tutaj są akurat topielce, dziki. Siema. Chwila. Aha, nie mogę z pato gadać. Hej, ty. Hej, Hej, kim bist du? jesteś? Ich Jestem Gars, jeden Klaus, z myśliwych. einer der Można by Jäger rzec, że des to ja Landes. dowodzę. Naja, W sumie to nie einer ma der Jäger des Landes. żadnych podwładnych, ale Jedoch większość haben ludzi wir tutaj gemeinsames ma do mnie Respekt. respekt, dlatego Deshalb można führen powiedzieć, wir że ja diesen tu Krieg. rządzę. Ah, genau,
Właściwie szukam cię. A czego ode mnie chcesz? Mam do ciebie paczkę z zapasami od Hansa. Długo je wyczekiwałem, masz, więc ostatni posłaniec o niej zapomniał. Posłaniec, który był u was kilka dni temu, został zaatakowany i otruty, a na dodatek nie zdążył przekazać wiadomości. A, to rzeczywiście niezbyt dobre wieści. Co więcej, jego życie jest zagrożone. Jeśli nie dostarczymy mu antidotum w trybie natychmiastowym, to nie wróżę mu długiego życia. Geoff tym razem prosił o pisemny raport i pomoc w uratowaniu kuriera. W porządku, dokończę raport, jak tylko zadbam o jego bezpieczeństwo. A więc jedyne, co o nim wiem, to fakt, że odwiedza nas raz w miesiącu. Tamtego wieczoru wbiegł do naszego obozu zziajany i zmachany. Z początku myślałem, że po prostu się zmęczył, ale to zdecydowanie było coś gorszego. Z jego ramienia ciekła stróżka krwi. Gdy go o to spytałem, przyznał, że musiał przekraść się obok stada topielców. Już prawie mu się to udało, gdy nagle wystąpił na suchą gałąź. Tutaj trzask zwrócił uwagę tych gadzin. Jak możesz sobie wyobrazić, zaczął gnać, jakby co najmniej gonił go smok. Według jego doniesień po drodze skoczył na niego wilk o jasnej sierści. Niech to szlak, tyle przeciwieństw losu, a on nadal się nie poddawał. Udało mu się rozpruć brzuch napastnika i uciec, gdzie pieprz rośnie, czyli do nas. Nic dziwnego, że był wyczerpany. Też tak uważam, mimo wszystko nadal notował mój raport, nawet gdy bandażowali jego ramię. Gdy skończył, wyjąkał tylko dostarczyć natychmiast i chciał natychmiast wracać. Ze względu na jego stan próbowałem przekonać go do odpoczynku, jednak bez skutku. W jednej chwili siedzieliśmy wszyscy przy ognisku, zadowalając się zapachem goblińskiego mięsa, wtaczającego się do naszych nozdrzy. Aż nagle chłop zniknął, wymknął się, gdy byłem odlać się w krzakach. Najgorsze jest to, że dokładnie wiedzieliśmy, dokąd idzie, ale nie mogliśmy za nim iść, bo to zbyt niebezpieczne. Czemu po prostu nie poszliście? Chyba poradzilibyście sobie ze zwierzętami. Nie dało się zrobić nic więcej. Straciłem już wystarczająco wiele ludzi przez te zawszone bestie. Pogoń za kimś, kto ignoruje nasze prośby? Wykluczone. Wystarczająco nalegaliśmy, aby został. A co z wilkiem? Część moich ludzi od razu poszła go wytropić, ale niestety ślady krwi urwały się w rzece. Nic więcej nie mogliśmy z tym zrobić. A więc wilk był jasno jasnego umaszczenia? To normalne w tej okolicy? Zdecydowanie nie. Zapewne to odosobniony przypadek. Potrzebuję tego raportu. Nie mógłbyś mi go po prostu powiedzieć, jak wygląda sytuacja? Nie musiałbym wtedy czekać, aż napiszesz. Może udałoby się dzięki temu dowiedzieć czegoś o napastniku. Cóż, w większości to po prostu wykaz pozostałych trofeów, zebranego mięsa i ściętego drewna. Jest to bardzo istotne, aby rekruci... Posłuchaj, naprawdę nie chcę cię tego słuchać. Jest coś jeszcze do spisania poza waszymi zapasami? Owszem, od pewnego czasu zmagamy się z ogromną plagą topielców. Wystarczy się rozejrzeć. Co jest nie tak? 3 tygodnie temu York i Nerto wyszli na polowanie, z którego nie wrócili. W porządku, może się zdarzyć, że ktoś przeliczył swoje możliwości. Nie robiliśmy z tego wielkiej afery. Ale coś takiego nie przydarza się częściej niż raz na kilka lat. Oczywiście w naszym przypadku było inaczej. Zaledwie 2 tygodnie temu nasi chłopcy znowu wpadli w tarapaty, tym razem we troje. Dwójce udało się przeżyć, ale jednego dorwali. Od tamtej pory osobiście uczestniczę w polowaniach, aby temu zapobiec. Musimy wezwać posiłki od Trisa, ale u nich i tak... A co z obozem? Nie chciałbyś poprawić tutejszej sytuacji? Wiem, co masz na myśli. Po pierwszym zgonie zaproponowałbym wzmocnienie fortyfikacji, ale nikomu nie chciało się ścinać drzew. A gdy zginęła trójka naszych ludzi, obrona stała się priorytetem. Zbudowaliśmy ogrodzenie i wieże obserwacyjne. Od tamtej pory co najmniej dwójka z nas zawsze obserwuje teren z góry. Nie mieliście wcześniej palisady? Aż do niedawna nie była nam niezbędna. Ognisko wystarczyło, aby odstraszyć dzikie zwierzęta. Masz podejrzenia, co dorwało posłańca? Nie mam pojęcia, chociaż może to ognisty topielec. Uwielbiają rzeki, przy których składają swoje jaja, a co najciekawsze, są jadowite. W takim razie, dlaczego nie nazywacie ich jadowitymi topielcami? Nie byłoby prościej? Przekonasz się, gdy zobaczysz jednego z nich na oczy. Ich skóra wygląda jak ogień. Nigdy nie widziałem magmy na oczy w Lalwanii. Zobaczysz na własne oczy. Gdzie ten topielec? Może uda mi się zebrać z niego trochę jadu, który będzie niezbędny do antidotum. Tak jak już wspomniałem, żyją tylko przy rzekach. Będziesz musiał rozejrzeć się za alchemikiem. Z tego co wiem, jeden mieszka w dolnej dzielnicy. Helen z pewnością wie coś na ten temat. To moja stara znajoma. Nie mogę powiedzieć ci na ten temat nic więcej. Widziałem je tylko kilka razy w życiu. Jeśli chcesz wydobyć truciznę, będziesz musiał się do tego przygotować. Możesz mnie tego nauczyć?
Oczywiście nawet mi nie udało się to za pierwszym razem, ale zdążyłem już opanować tę technikę. Trucizna jest niebezpieczna tylko wtedy, gdy dostanie się do otwartej rany, więc śmiało możesz jej dotykać. Musisz być bardzo ostrożny, pobierając ją z gruczołów, aby go nie zmiażdżyć. Kiedyś mi się to przydarzyło i cały płyn prysnął na ziemię. Najlepiej zacząć oprawianie tubylca od paszczy, bo właśnie tam mieści się trucizna. Wystarczy wcisnąć gruczoł jakąś butelką, a pod naciskiem sama się napełni. W porządku, wiem już jak pozyskać truciznę, ale nadal żadnych konkretów co do pielca. Zapytaj o to Lunso, z reguły przebywa w obozie, chociaż był na ostatnim polowaniu z grupą łowiecką. Jeśli jego zeznania są prawdziwe, to widział dwa zwykłe i dwa ogniste osobniki. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mógłbym ci pomóc nabrać trochę zręczności. Poza tym jestem jednym z najlepszych strzelców na wyspie. Pokażę ci parę sztuczek z łukiem. Okej. Widzę, że oni sobie właśnie poszli na polowanie. Okej, ale Lunso tutaj nie widzę. Dobra. Nie miksują tego wilka. Jak tak dalej będzie? Strasznie nie lubię questów ograniczonych czasowo. Okej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, mogę ci pokazać jak skurować zwierzęta, rozwycinać im pazury i kły. Co chciałbyś wiedzieć? Dużo rzeczy. Skurowanie gadów ma na przykład. Dobra, bo te topielce widzę, że zrobiły sobie tutaj imprezę. Chyba chcą się dostać do mnie, ale im nie wychodzi za bardzo. Dobra, zobaczmy. Dowiedziałem się, jak wydobywać truciznę topielców. Helen zna kogoś, kto przyrządzi dla mnie antidotum. Lunso. No nie widziałam Lunso nigdzie. Może jest w obozie. Ano jest. Słyszałem, że miałeś ostatnio styczność z ognistym topielcem. Owszem, ale nie chcę o tym rozmawiać. Straciłem wtedy mojego przyjaciela. Masz szansę uratować czyjeś życie. Jestem przekonany, że właśnie tego chciałby twój przyjaciel. W sumie masz rację, nikt nie zasługuje na tak tragiczną śmierć. Widziałem, jak te sukinsyny zatopiły w nim kły i słyszałem, jak konał w agonii. Nadal słyszę jego krzyk, to nigdy się nie skończy. Adanosie, pomóż. Mogę ci pomóc się z tym pogodzić, ale uda mi się to tylko wtedy, gdy znajdę ogniste topielce. Powiesz mi, skąd naszły? Niby po co i tak nie dasz sobie z nimi rady. Była nas trójka, a ty chcesz sobie poradzić samemu? To nie ma sensu. Skup się, po prostu mi odpowiedz. Chyba nie opodal rzeki. Tyle to i ja wiem, może jakieś konkrety? Nie mam pojęcia. Mógłbyś mnie tam zabrać, przecież chcesz zemsty, czyż nie? Masz rację, chcę pomścić przyjaciela. W porządku, daj mi znać, gdy będziesz gotów. Zaprowadzę cię na miejsce ataku. Garfsa właśnie wyszedł, a dokąd? Poszedł na polowanie. Dobra, no to wiemy przecież, nie? Aha, jestem gotów. Idziemy w takim razie. Tu się coś baguje z tymi topielcami, ewidentnie. Dobra, on mi przynajmniej trochę pomoże. Dobra. A może mogłam się nauczyć skurowania gadów za jeden punkcik? W sumie. Ale nie wiem. Czy to ma sens jakiś większy?
Tak naprawdę. Dobra. Jeszcze żyję. Nie podoba mi się, że my tutaj idziemy. Dobra, pomożemy mu oczywiście trochę. Okej. To nie wygląda bezpiecznie. Okej, chyba mu się skończyły strzały, no nie? Tak to wygląda. Dobra. To chyba tutaj będzie, podejrzewam. W dupę goblina, za nami. O cholera jasna. No jeszcze czego? Jeszcze mnie zatruły i oczywiście oba się na mnie rzuciły. O mój Boże, muszę się napić, bo umrę. O kurde. Wszystko gra? Na szczęście tak, ale widocznie nam się poszczęściło. Nareszcie to wszystko się skończyło. Udało mi się pomścić zabójców mego przyjaciela. Głosy zniknęły z mojej głowy. Spoczywaj w pokoju. Daj mi znać, jak już zbierzesz truciznę. W międzyczasie sobie trochę odpocznę. Okej. Okay. Czy ja mam coś w rodzaju antidotum? Nie mam chyba. Zrobione, możemy wracać do obozu. W porządku, prowadź. Zastanawiam się, czy to minie. Czy będziemy cały czas zatruci. W teorii powinno to minąć. A w praktyce tak nie za bardzo chcę to mijać. A to niedobrze, bo ja nie mam antidotum. Słabo. O kurde, co tu się dzieje? To pielce. Ja pierdzielę. Okej, minęła mi trucizna, bo widzę. O, masakra. To pielce się do obozu wdarły. Alonso mi zaraz kipnie. Ty, mordo, co tu się stało? Co się tu stało? Jak widać, znowu zostaliśmy napadnięci. Te bestie naprawdę chcą się nas pozbyć. Jak do tego doszło? Myślałem, że po to macie ludzi na straży. Rzeczy samej, ale Oha i Pato akurat byli ze mną na polowaniu. Usłyszeliśmy alarm i czym prędzej wróciliśmy. Te gnidy chcą nas wykończyć, to prawie tak, jakby ktoś nimi kierował. To nie może być zbieg okoliczności, kończą nam się ludzie, a to zajście jeszcze bardziej przerzedziło nasze szeregi. Mogę jakoś pomóc? Sądzę, że najpierw powinien zająć sprawę posłańca. To akurat stanowi priorytet. Pato chciał cię widzieć i z nim pogadać. Masz już raport? Tak, trzymaj. Tylko bądź ostrożny, Goff musi dowiedzieć się o naszej sytuacji. To konieczne, aby przekazał te wieści rekrutom. Dobra, to do Pato jeszcze skoczymy. To jakiś myśliwy niestety pitnął. Co tu się stało? To była istna rzeź. Sprawdź proszę, czy wszyscy są cali. Hej, ty! Garfs mówił, że masz dla mnie zadanie. Rzeczy samej, od dłuższego czasu czekamy na Henryka, czy radnika Garota. Do czego jest wam potrzebny? Miał dostarczyć dla nas zapasy strzał, tylko jak widać nadal nie dotarł.
Jeśli nie dostaniemy tych strzał, nie będziemy w stanie odpierać ataków topielców. W takim razie dlaczego po prostu nie wyciągacie ich z ciał? Zastanów się, czasami strzała nie trafi, a zdarza się, że po prostu się złamie. Z czasem groty stają się tępe i nie są w stanie przebić skóry zwierzęcia. Okej, jak mogę wam pomóc? Rozejrzyj się za Henrykiem. Już nie żyje lub kręci się gdzieś po okolicy. Rozsądne byłoby rozpocząć poszukiwania właśnie od Garota. Okej. Dostawa raport jadowity. Dobra, musimy stąd spadać, nie? Jest noc, a my musimy właśnie wrócić do miasta, moi drodzy. Ale no wydaje mi się, że do miasta to my już wrócimy w kolejnym odcinku, bo dzisiaj to by było już naprawdę mało wykonalne. Chociaż z drugiej strony możemy się postarać i jeszcze pobiec, nie? Musimy iść do Neodyma, to na pewno. Wziąć antidotum, a potem musimy iść do tego, do Geofa pewnie z tym antidotum. Dobra, to wiecie co? Zróbmy sobie trochę dłuższy odcinek i ogarnijmy tą sprawę. Nie spodziewałam się, że jeszcze nam wyjdą zadania w obozie myśliwych. Ale jak widać, wyszły. No i tak powiem wam, że kusi mnie, żeby iść do tej kopalni złota. W kolejnym odcinku jeszcze. Powiem tak, z tego co wiem, przyda nam się lepsze przygotowanie. Bo w drugim rozdziale jest już dosyć intensywnie. Dlatego wypadałoby jak najlepiej się uzbroić. Także chyba na razie odstawimy jeszcze zmianę rozdziału. Dobra, pójdziemy do Neodyma. Weźmiemy sobie lekarstwo. I miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Oby. No a dzisiejszy odcinek będzie po prostu trochę dłuższy. To już klasyk, wydaje mi się. Dosyć późno jest, ale myślę, że Neodym będzie w stanie dla nas zrobić to i owo. Znowu dostałam szczotę. Okej. Powiedz mi, potrafiłbyś przyrządzić antidotum? Oczywiście, trucizny to moja specjalność. Niestety tutejsza ludność nie jest do nich zbyt przywiązana, dobrze nastawiona. W tym wypadku jest to usprawiedliwione. Uratowałbyś życie posłańca, którego ukąsił ognisty topielec. To wielka szkoda. Masz szczęście, że ostatnio pracowałem właśnie nad tą trucizną. Nie powinno mi to długo zająć. Byłoby świetnie, ile ci to zajmie? W tym wyjątkowym przypadku nie wezmę od ciebie zapłaty, ale przekaż rekrutom z miasta, aby mi zapłacili. Tak zrobię. W takim razie biorę się do roboty. Myślę, że z 2 godziny. Dobra, 2 godziny, tak? Przeczytam sobie regał. O, doświadczonko mamy. No i myślę, że prześpimy się do rana. Jak tam? Odtrutka jest gotowa? Jest gotowa, weź ją i lepiej się pospiesz. Ruszam w drogę. Dobra, pochodnie tylko bym chciała wyłączyć. No i lecimy w takim razie znowu do portu. Myślę, że możemy odpalić nasze super buty, bo powinny znowu działać. Będzie dużo szybciej. Ogarniemy tą sprawę i potem już będziemy mieli inne zadanka do zrobienia. Tam też fajnie by się było rozejrzeć po tamtej części terenu. Do tego lasu tutaj w okolicy też wypadałoby wejść. Bo w sumie tutaj na południu najmniej żeśmy spacerowali gdziekolwiek. Jest to stosunkowo nieduży obszar, bo większość stanowi pustkowie, nie? Więc w sumie można by tutaj coś poeksplorować sobie. Tak więc ogarniemy na pewno. No i znowu będzie długi odcinek. Ale powiem wam, że fajnie, bo się powoli wkręcam tak solidnie w moda. Geof, mogę zagadać z tobą, please? O matko. Ehm,
Mam antidotum. Naodym powiedział, żeby miasto zapłaciło mu za pracę. Zajmę się tym. Jeśli to nie pomoże, to nie wiem, jak można go uratować. Dzięki za twoje starania. Mam raport od Garfsa. Dawaj go. Brzmi niepokojąco. Przy moich następnych rozkazach wezmę to pod uwagę. Masz jakieś zajęcie poza pracą? Przynajmniej nie muszę wychodzić na zewnątrz, ani nie zostawiają mnie w spokoju. Dobrze mi się tu pracuje, możesz mi wierzyć. Nie wyglądasz na zadowolonego. Właśnie oswajam się z myślą, że będę musiał spać na stole. Dlaczego? Nazo i Herbie znów wpadli na jakiś głupi pomysł i wpuścili szczura do sypialni. Brzydzę się tymi gryzaniami, więc pewnie pozostaje mi spać tu. Zajmę się tym. Czemu w ogóle jesteś rekrutem? Dobre pytanie. Mój ojciec myślał, że wojsko uczyni ze mnie prawdziwego mężczyznę. Właśnie tak tutaj wylądowałem. I skończyłeś jako kura domowa. Nazywaj to sobie jak chcesz. Mam gdzieś broń i walkę. Może zwyczajnie jestem taki. Okej. I co teraz z tym? Dobra, raport. Dostawa. Szczurzy problem. Okej, no to chyba trzeba będzie się przespać z tym. Moi drodzy, no myślę, że skoro już oddaliśmy to antidotum, to na razie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Kolejnym materiałem, moi drodzy, myślę, że dokończymy te zadania w porcie. Trochę ich jest, ale myślę, że będzie dobrze. I zobaczymy, co wydarzy się dalej. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do kolejnych filmów. Trzymajcie się i cześć!